Przyjaciele, chcę dzisiaj powiedzieć. O takiej rzeczy związanej z tym cyklem, który sobie robimy w środy w sezonie, a mianowicie jak być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Chcę się z wami dzisiaj podzielić tym, co w moim życiu też nastąpiło. Jako kolejny taki etap mojego rozwoju w Bogu. A mianowicie to, że ja uwierzyłem w bezpieczeństwo. Ja uwierzyłem w bezpieczeństwo. I chcę dzisiaj mówić na temat wiary w bezpieczeństwo i powiedzieć wam trochę o tym. Są takie trzy cechy Boga, które już we wczesnych etapach mojego nawrócenia zacząłem dostrzegać, takie dla mnie bardzo ważne. Mianowicie to, że Bóg jest wszechobecny, że jest wszechwiedzący i zupełnie wystarczający. Że jest wszechobecny, wszechwiedzący i zupełnie wystarczający. To jakby to tak na początku zaczęło do mnie docierać. I te trzy cechy Boga zostały mi zobrazowane jako przestrzeń objawienia się bezpiecznego Boga. To jest Bóg bezpieczny dla mnie. Ja dostrzegłem bezpieczeństwo w tym. No bo jeżeli ktoś jest wszechobecny, on jest wszechobecny. Teraz obojętnie, gdzie się znajdę, obojętnie, w czym się znajdę, to wedle wiary mojej, którą mam, że On mieszka we mnie, czyli jestem z Nim zjednoczony, On będzie tam, On będzie w tym. Wbrew jakby pozorom, wielu chrześcijan zapomina o tym, znajdując się w różnych miejscach swojego życia, przechodząc różne koleje swojego życia, doświadczając różne rzeczy. Oni jakby zapominali, mam wrażenie, że On jest wszechobecny. On tam jest teraz. Modlą się, czasami przyglądam się na ludzi, tak jakby ludzie, nie wiem, wołali do Niego w tych sytuacjach. Jakby wzywali Go na to miejsce. Coś takiego się tworzy w ludziach. Skąd ten pomysł? Myślę, że to jest zwiedzenie. To jest takie zwiedzenie, które jest powodem właśnie braku wiary w to, że On jest wszechobecny. On tam jest teraz. No skoro ja jestem gdzieś, na przykład jestem tu, to On jest tu. Ja potem będę jechał do Bielska-Białej dzisiaj na przykład. To będzie ze mną tam. Po prostu. On tam będzie ze mną. Rano, kiedy wychodzę z psem, On idzie ze mną. Ludzie często... Dotknę tematu modlitwy w tym momencie. Żeby się modlić, tworzą, znaczy potrzebują, tak twierdzą, pewnej atmosfery. Ja nie twierdzę, że nie należy wyodrębniać, szczególnie na początku swojego życia z Bogiem, komory systematycznie. Ja w ogóle do tego zachęcam i tego uczę. Uważam, że każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha powinien przynajmniej przez rok na dzień dobry dyscyplinować się w ten sposób, żeby oddzielić godzinę czasu dziennie dla Boga. Tak powinno być. Nie 15 minut, tylko godzinę powinien. Wstaje o 6 do pracy, to powinien wstawać o 5. Wstaje o 5, powinien wstawać o 4. Wstaje o 4, powinien o 3 wstawać. Tak powinien robić przez pierwszy rok. Żeby nie wiem co. To od razu go zmobilizuje, żeby się wcześniej kłaść poprzedniego dnia. Rozumiesz? Po prostu go zmobilizuje. Kończy pracę, się położy spać. Czemu idziesz spać? Jest 20. No bo ja wstaję o 3. O 3? No tak, bo ja od 3 do 4 mam komorę modlitewną. To jest bardzo dobre, szczególnie dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z Bogiem. Generalnie, natomiast potem w człowieku musi się wykształtować świadomość, że obojętnie gdzie ja jestem,
tam ja mogę mieć komorę z Bogiem. Bo On jest jaki? Wszechobecny. Nie przeszkadza mi to, że jest rano, po południu, że są ludzie, że nie ma ludzi. Wiecie, o co mi chodzi? Ja chodzę, ja non-stop coś widzę. Non-stop widzę. Non-stop widzę. Ja mam w ogóle pełno kartek. Ja widzę w dzień, widzę w nocy, ciągle widzę coś. Oglądam film, widzę. Czytam Biblię, widzę. Nic nie robię, też widzę. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie często mówią, wiesz co, ja nie widzę różnych rzeczy. Ja mówię, wiesz co, to ja ci się podzielę z tobą, chcesz? Ja mam puku kartkę widzenia. Chciałem tego. Ja tego chciałem w ogóle. To nie było tego... Ja powiedziałem, ja chcę w ogóle widzieć. Cały czas chcę widzieć. Non-stop chcę widzieć. Non-stop. Chcę widzieć, słyszeć w ogóle przez cały czas. Mnie to interesuje. Tylko mnie naucz żyć, Panie Boże, w tym w ogóle klimacie. Naucz mnie żyć. Bo ja sobie tego życzę. Ja mam to, czego sobie życzyłem. Bo co On jest? Wszechobecny. Wszechobecny. Tylko słuchać trzeba, słuchać. Chodzę sobie i sobie słucham, co się dzieje wokół. Skrzypienia szafy, tego, co w telewizorze powiedzą, tego, co w ogóle usłyszę w ogóle gdzieś tam. Nieważne. Rozumiesz? Jesteś otwarty na to, to jest normalne. Bo co jest? Wszechobecny. Wszechobecny. Po drugie, wszechwiedzący. Jeśli On wszystko wie, wiesz, co to znaczyło dla mnie, że On wszystko wie? Po pierwsze, to spowodowało, że jakakolwiek forma ucieczki przed odpowiedzialnością umarła z tą informacją. Ty wszystko wiesz, ale numer. Nikomu nie powiem o pewnych rzeczach. Bo te rzeczy czasami, nie wiem jak wy, ale czasami dzieją się w moim życiu takie rzeczy, że ja nawet ich nie do końca bym potrafił opisać. Rozumiecie? Czy dzieje się coś takiego, w ogóle jakby urwało się w połowie na przykład. Było i urwało się w połowie. I On to wie. Ja mówię, ale numer. Wiesz, mówię o wszystkich moich pokrzywieniach wewnętrznych, o całym moim popieprzonym świadku, wiesz. W ogóle ja nie mam dokąd uciec. Ja komuś to mogę powiedzieć, wiesz, ktoś jak mnie obserwuje z zewnątrz, bo wiesz, ja umiem już żyć w ten sposób, żeby nie tworzyć jakby problematycznych rzeczy w komunikacji z drugim człowiekiem. Już potrafię to robić, nie? Często ludzie w ogóle o pewnych rzeczach na pewnych odcinkach nie mogą wiedzieć, bo by nie znieśli tego. To sam Jezus w ogóle mówi, chodźcie, mówi, więcej nie zniesiecie, nie mogę z wami więcej rozmawiać, bo nie zniesiecie więcej. Ale On wie o wszystkich sprawach moich, o tych, które zacząłem i nie skończyłem, o moich iluzjach. I posłuchajcie, to jest coś takiego, jakby ktoś ci zamontował kamerę w środku. Kamerę. Ty po prostu... Jakby ta filozofia schowania się, filozofia ucieczki przestaje istnieć. Rozumiesz? Nie ma gdzie uciec. Jest taki gdzieś tam u proroka, któregoś jest napisane w ogóle, gdzież ucieknę przed duchem Twoim? Gdzie ja ucieknę? Jeśli na skały jesteś tam. Jeśli w doliny też tam jesteś. Ciągle jesteś. W ogóle on się przedstawia temu Mojżeszowi, jestem. Wiesz, o co chodzi? Rozumiesz, o co chodzi w tym, że jestem. Gdziekolwiek się obejrzysz tam, jestem. Wszystko o Tobie wiem. A najlepszy numer jest dalej. Ja w ogóle wszystko wiem. Nie tylko o Tobie. I to jest kontynuacja tego w ogóle tematu wszechwiedzy. Czyli ja mam dostęp do Boga, który wie wszystko. Wie, co myśli sąsiad. Wie, co jest z moim psem. Wie, dokąd powinienem pojechać na wakacje, żeby najlepiej wypocząć. Wie, jak zarobić pieniądze. Wie, jak się poruszać, żeby nie stracić. Wie, gdzie iść, aby spotkać kogoś, kto potrzebuje Chrystusa. To mi dało ogromne poczucie bezpieczeństwa. Wow, jestem z postacią, która wszystko wie.
nie dosyć, że wszędzie jest, tam gdzie ja jestem, to jeszcze wszystko wie. Czyli ja się mogę go zapytać o wszystko. O wszystko. Boże, którym klejem mam przykleić tą rzecz? Stoisz sobie w mrówce i chcesz kupić klej. Rozumiesz? I jest klej 30. I ja mówię, Duchu Święty, który najlepiej kupić klej? Ten czy tamten? I na przykład usłyszysz głos, wiesz co, zapytaj w ogóle tego pana takiego szczupłego, co tam stoi z napisem mrówka na klacie. I powiedz, co chcesz skleić. A w innym wypadku usłyszysz, wiesz co, ten z lewej. Panie Boże, ale ja chcę skleić plastik, a on jest do szkła. Bierz. Ja znam skład tego kleju. Oni nie wiedzą, że on lepiej klei plastik niż szkło. Oni nie wiedzą, bo jacy nie są? Wszechwiedzący. A to ja stworzyłem pierwiastki i intelekt tych, którzy złożyli je do kupy i wyprodukowali ten klej. Więc bierz ten do szkła, żeby skleić plastik. I jak ci tak mówi Bóg, to bierzesz do szkła i kleisz plastik. Ktoś stoi z boku, by czemu bierzesz ten klej? Bóg mi kazał. Ktoś powie, to nielogiczne. Ale on jest jaki? Wszechwiedzący. Ja uwierzyłem, że on jest wszechwiedzący. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że zgwałciłem swój umysł. Przepchnąłem to. I to zaczęło tworzyć we mnie potężne poczucie bezpieczeństwa. I to, że jest zupełnie wystarczający. Wszechobecny, wszechwiedzący, zupełnie wystarczający. To znaczy, że to, co się dzieje wokół, nigdy nie jest ostatnim słowem do mojego życia. Rozumiesz? Jest jakiś brak gdzieś, ale on jest zupełnie wystarczający. Jak? Ja nie wiem jak. Bo tu nie jest napisane jak. Ja nie wiem jak. Ja po prostu nie wiem. Ale to jest nieważne. I to, co ja powiedziałem na dzień dobry dzisiaj, w ogóle, że idziesz z Bogiem, to idziesz z Nim w podróż w siną dal. Ty nie idziesz gdzieś. Po prostu idziesz sobie z Bogiem. Weź się do tego przyzwyczaj. Weź przestań patrzeć na życie, że w ogóle twoja podróż z Bogiem to się zaczyna i kończy. Gdzieś. Idę do czegoś, coś tam robię. Na tym świecie rzeczy się etapami załatwia i to jest normalne. Szczególnie jak ktoś ma problem z rozlazłością, to powinien etapami, odcinkami A, B, B, C, C, D. Super. Rozumiesz? To jest behawiorystyka. Natomiast on w swojej istocie to jest postać, z którą się po prostu idzie. Idzie się, idzie się. I wtedy przeżywa się wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedzę i zupełnie wystarczającego Boga. To się przeżywa z Nim. Cały czas jest ze mną. Zupełnie mi wystarcza. Dokładnie wszystko wie. To daje poczucie bezpieczeństwa. Zrozumiałem, że Bóg wszystko o mnie wie i o wszystkim. Wszędzie i zawsze ze mną jest. Kompletnie mnie zaspokaja. Kompletnie. Kompletnie mnie zaspokaja. Kompletnie. Kompletnie mnie zaspokaja. Pamiętam, siedziałem w więzieniu w Sztumie. Byłem sam w celi. I byłem strasznie głodny. Jedyne pożywienie, które miałem w tym momencie, to były dwie kromki chleba i to był taki plastikowy kubeczek gorzkiej herbaty. Ale to był mój początek chodzenia z Bogiem. I pamiętam jak dziś. Jadłem sobie te dwie kromki chleba, piłem sobie tą herbatkę i ogłaszałem, że to jest zupełnie wystarczający temat dla mnie.
Ja naprawdę się najadłem. Ja naprawdę nie czułem głodu. Ja naprawdę byłem zadowolony. Miałem fajny czas tego dnia. Byłem jaki? Zaspokojony. Zaspokojony. Zaspokojony byłem. To mi dało poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, dzisiaj wokół mnie nie wiem, co by musiało się dziać. Nie, jak, znaczy, cokolwiek się może dziać, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, co by się wokół mnie działo. Naprawdę żadnego. W ogóle żadnego. Nie ma w ogóle dla mnie żadnego znaczenia. Okupacja. Nie wiem w ogóle. No po prostu, kurczę, nie wiem. No, nie wiem, atak krów, nie wiem, cokolwiek. Coś co takiego abstrakcyjnego, wiesz. Nie ma żadnego znaczenia. Ja w ogóle to, ja biorę to na zimno. Na zimno to biorę. Na zimno. Czemu? Bo w ogóle on jest ze mną w tym temacie. Ze mną jest w tym temacie. On wszystko wie o tym temacie. Wszystko wie. Wszystko wie. I absolutnie mnie zaopatrzy w tym temacie. Na luzie. Moja wiara tutaj została ukierunkowana. Moja wiara tutaj poszła. Moja wiara. Księga Zachariasza, 14:11. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. To jest obietnica. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. Nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, kiedy on to powiedział. Jak tam była taka awantura, że się w pale nie mieści. Poczytajcie Biblię. Zobaczcie, jaki to był czas. Tam była w ogóle wojna. Tam brakowało jedzenia. I przychodzi Zachariasz, prorok, rozumiesz? I mówi, Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. Poszedł. Wow. Ktoś powie, no, ale w ogóle zadziałaj w tej sprawie. Jesteśmy atakowani. Mamy problemy. Że wam powiedziałem. Powiedziałem wam coś. To co my mamy zrobić? Odwrócić oczy od tego, co się dzieje teraz. Bo to nie ma żadnego znaczenia. Posłuchajcie. Trzeba wierzyć Bożym słowom, a nie własnym oczom. Twoje oczy kłamią. Rozumiesz, co ja powiedziałem? Twoje uszy kłamią. To kłamczuchy. One kłamią. Oczy i uszy kłamią. Zmysły twoje, co? Kłamią. Kłamią. Jest napisane w liście do Rzymian. Wszyscy kłamcy. Ciągle kłamią. Przez moje oczy, jak coś wchodzi, czy przez moje uszy, czy przez jakiekolwiek moje zmysły, to wiecie, co tam jest zaraz za tym wejściem? Taki jakby posterunek policji, taki, czy jakiejś straży. To, co widzę, to tam dochodzi i tam następuje konfrontacja tego czegoś z prawdą Bożą. I jeżeli to coś, co ja widzę, jest niezgodne z prawdą, to ja mówię kłamstwo. Na przykład choroba przychodzi do mojego życia i ona wejdzie w jakąś część mojego organizmu, na przykład, no nie? I dochodzi do tego posterunku, który mam w środku. I to jest taka informacja. To jest kłamstwo. I ktoś przychodzi do mnie i mówi, jesteś chory? Ja mówię, czy jesteś nieprzytomny? Jak to chory? Ja nie choruję. Nie wiem, jak ty. Ja nie wiem, jak ty. Ja nie choruję. Dlaczego ja nie choruję? Dlaczego ja nie choruję? Bo jest napisane w piśmie, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. Amen. Dlatego ja nie choruję. Moje zmysły rejestrują chorobę, ale one co robią? Kłamią, to kłamczuchy są.
tak sobie ze mnie dworują. O, chory jesteś. O, masz problemy finansowe. Spójrz sobie na konto swoje. Zobacz. Patrzysz na konto, a na koncie jest motyl. Rozumiesz? Motyl lata. Co to znaczy? Że to jest kłamstwo. To kłamstwo. To kłamstwo. Ktoś powie, to jest jakiś idiotyzm. Co ty do mnie mówisz? Ja mówię, ja tobie mówię, jak wyglądają rzeczy. To, co widzisz, słyszysz, czujesz, a co jest niezgodne z prawdą Bożą, jest kłamstwem. Ponieważ Jeruzalem będzie bezpieczne. Hapata sere lebe. Będzie bezpieczne. Oni w to uwierzyli. Jak nastąpiła wojna sześciodniowa, to malutkie państwo izraelskie wielkości województwa mazowieckiego podniosło wszystkie swoje bombowce i zbombardowali Ligę Arabską. Rozumiecie, co oni zrobili? Zbombardowali Ligę Arabską. Sześć dni Arabowie chcieli, mieli w ogóle tylko, wiecie czego, takiego w ogóle samozadowolenia. Wow, my coś zrobimy z Izraelem. Izrael im pokazał, co się robi. Nie podnosi się łapy na naród Boży. Się podniesie łapę na naród Boży, to co? Naród Boży ją utnie, nie Bóg. Bóg nie zajmuje się ucinaniem łap. Naród Boży utnie łapę. Bo naród Boży wierzy w obietnicę. I naród Boży jest jaki? Bezpieczny, jak wierzy w obietnicę. Bezpieczeństwo to stan, w którym człowiek nie odczuwa zagrożenia swojego istnienia i swoich interesów. Bezpieczeństwo zachodzi na poziomie formalnym, instytucjonalnym i praktycznym. Formalnym, czyli to są prawa Boże. Przede wszystkim jesteśmy zabezpieczeni prawnie. Rozumiecie? Mamy wpisane w konstytucji, że jesteśmy zabezpieczeni. Po drugie, to są zasady duchowe i materialne na tym poziomie. Są nam dane zasady duchowe i zasady materialne. Kiedy trzymamy się tych zasad, to, co jest napisane w konstytucji, musi się zrealizować w naszym życiu. I to się przekłada na codzienne, praktyczne zabezpieczenie. Prawo Boże, które mówi, że sprawy się mają tak i tak. Zasady duchowe i zasady materialne, które rozpoznajemy w Duchu Świętym. I co? Przeżywalność na co dzień. Na co dzień. Normalnie na co dzień. Czuję się bezpieczny. Ja dzisiaj czuję się bezpieczny. Ja się cały czas czuję bezpieczny. Ja się normalnie czuję bezpieczny. Rano wstaję. Wiecie, trudno to powiedzieć, bo nie można człowiekowi pokazać własnego wnętrza. Ja naprawdę mam codziennie dobry czas wewnętrzny. Mam naprawdę dobry czas. Ja chodzę sobie po domu, ja dowcipkuję. No, zapytajcie mojej żony. Nie wiem, ona może czasami ma dosyć tego, nie wiem. Generalnie ja mam takie zachowania. Dlaczego ja mam takie zachowania? Bo w ogóle ja mam tak w środku. Rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle nie mam w środku, no bo ja bym musiał udawać coś na zewnątrz. Bym musiał udać teraz. Na przykład ja w środku jestem, ja mam skowronki jakieś w środku takie, powiedzmy. I to powoduje, że ja będę chodził, będę głupoty opowiadał jakieś. Czemu? Bo ja nie mam grama zmartwienia w środku. Nie mam takiego czegoś. Ja mam w środku jakieś ptaszki. Rozumiesz? I na przykład jakiś problem powstaje, ja na ten problem patrzę i on w ogóle mnie nie dotyka w środku. Taki jest mi, okej, okay, no jest problem, trzeba po prostu usiąść sobie, rozpracować go, jak tam się to i koniec, no i dalej. A dalej te ptaszki świerkają sobie. Trrr, trrr, trrr. Rozumiesz, o co chodzi?
Ja mam cały czas takie coś w środku. I teraz o co chodzi? Ja to uwalniam do środowiska zewnętrznego. Chodzę, nie wiem, do Sary, do pokoju, zaglądam po 4 razy. Mówię, hello. Po angielsku do niej na przykład mówię. Mówię do niej po angielsku, ona się trzyma za głowę. Ja mówię, nagraj mnie. Weź, mówię, nagraj mnie, rzuć mnie na TikToka. Powiedz, ojciec mówi po angielsku, nie? Ja ci pokażę tak zwany angielski lat 80. Together, forever. Wiesz, o co chodzi? Na takim kabarecie kiedyś byliśmy, jak gość pokazywał właśnie angielski lat 80. i jak się śpiewało. On mówi, większość z nas w ogóle nie znała tych tekstów. To final, calm down, ta-da-da-da. Wiesz, o co chodzi? Mówi, to nikt nie, ale to był angielski lat 80. To, mówi, każdy 40-50-latek to wie. Mówi, no. W szkole to był rosyjski. Nas uczyli rosyjskiego w szkole, nie angielskiego. Ja mu mogłem powiedzieć, alfabet my już znaję, że piszę i czytaję, a w tej bukwy po pariatku, bez zaszybki nazywają. Ja do tej pory mam głowę spraną tym. Rozumiesz, o co chodzi? Do tej pory. Do tej pory. Bez problemu. Rosjanin? Nie ma kłopotu. Ja go słyszę, ja go rozumiem, znam mentalność. Ale nie angielski, ale był angielski lat 80. Ja do niej przychodzę i mówię, w ogóle... Bo ja tak mam w środku. To nie jest, że ja mam tak w środku. Czasami byście mnie zobaczyli w różnych sytuacjach, mnie nikt nie widzi nawet. Ja się na tym złapałem już jakiś czas temu, że mnie nikt nie widzi, a ja różne głupoty robię. Mnie nikt nie widzi. Siedzę w toalecie na przykład, wiecie, biorę na przykład papier, sobie dziurkuję, wiesz, o co chodzi, tu dziurka, wiesz, siedzę sobie, naprawdę. I ja jestem generalnie zadowolonym człowiekiem. Czemu? Nie ma we mnie przestrzeni zmartwienia. Nie ma czegoś takiego, poszedł na kibel, posiedział proszę ciebie i on się martwi czymś. Nie, ja jestem jak Al Bundy. Nie oglądał ktoś, to obejrzyjcie, Al Bundy. On szedł na sedes, proszę ciebie, i w ogóle brał sobie tam gazetę, czytał sobie, siedział 1,5 godziny, w ogóle, żeby Helen nie musiał oglądać żony swojej. Chodzi o to, że był luźny, ja jestem luźny. Czemu? Bo czuję się bezpieczny. Weźcie dziecko. Dziecko czuje się bezpieczne. Ono chodzi sobie. Wiesz, o co chodzi? Bóg mówi, jak dzieci bądźcie. My nie rozumiemy pewnych spraw najprawdopodobniej, ponieważ my uważamy, że umysł nasz to jest takie miejsce, w którym ma się rozgrywać jakaś taka ciągle gra. Nie. Nasz umysł to jest miejsce, w którym my zarządzamy. Kiedy jest czas strategii, ja siadam i planuję. Kiedy jest czas inny, ja mam to w swoim myśle, włączam sobie taki guzik. Tyk! Taki guzik teraz jest. Robię to i to umysłem moim. Ale ja tego nie przeżywam później. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład przeżywać problemy ludzkie czyjeś. Absolutnie. Bo czuję się bezpieczny. Ludzie mówią, ja też się czuję bezpieczny w Chrystusie. Ja mówię, chciałbym ci zajrzeć w głowę. Co ty masz w tej głowie? Jak wygląda twoje 24 godziny na przykład w tym bezpieczeństwie? Bo bezpieczeństwo to jest chodzenie w zadowoleniu. Rozumiesz, o co chodzi? W wewnętrznym komforcie. Chodzisz, proszę ciebie, wiesz, palcami się bawisz. Nie spinasz się. Tego potrzebuję, tamto bym zrobił, a tamte sprawy jeszcze, a w ogóle w przyszłym tygodniu. Co mnie obchodzi to? Zaplanowałem, zapisałem, postawiłem kropkę, cześć. Ja nie myślę o przyszłym tygodniu. Jaki przyszły tydzień, jak dzisiaj jest piękny dzień do przeżycia. Dzisiaj jest rewelacyjny dzień. Przecież jak ja będę myślał o przyszłym tygodniu, to mi ucieknie ten dzień. Te minuty, te sekundy. Ja nie chcę stracić dzisiejszego dnia. Ja nie chcę czasu. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Ja ostatni raz się nudziłem, jak miałem 12 lat. Ja się nie nudziłem tam. Ja się w pudle przez 10 lat nie nudziłem. W ogóle wiecie. Ja nawrócony nie byłem i ja rozumiałem, nie umiałem sobie poradzić z różnymi rzeczami, ale ja rozumiałem, że to o to chodzi w tym. Jeszcze ja szukałem tych rzeczy w okultyzmie, w różnych sprawach, wiecie, o co chodzi? Ale mówię, w ogóle jest jakaś taka możliwość, żeby mieć spokój w głowie. Dopiero jak Chrystusa poznałem,
przyniosłem wam pokój, który co przewyższa wszelki rozum. A ja mówię, wow! Jest coś takiego, co przewyższa mój rozum. A mój rozum to jest człowieku. To jest Ferrari, człowieku, rozumiesz? I 400 na godzinę, wiesz? I teraz okej, okay, jest taki pokój jakiś. Kiedy to się stało? Kiedy poczucie bezpieczeństwa moje zaczęło być przeżywane jak należy. Kiedy doszedłem do wniosku, że Bóg jest wszechobecny, wszechwiedzący i zupełnie wystarczający. Przez całe moje życie zmagałem się z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Nie pomagały moje umiejętności i siła przebicia. To nie pomagało. Zawsze był jakiś brak. Zawsze był jakiś brak. Gdy ja się nawróciłem, to te piętno braku, ono, ja zobaczyłem je dopiero tak, takim wielkiej rozciągłości, że to mnie prześladuje. Mnie prześladowało to, że ciągle mi czegoś brak. Ja na początku swojego nawrócenia zacząłem czytać Biblię, modlić się, ale cały czas gdzieś w tyle głowy odczuwałem jakieś zagrożenie jeszcze. Rozumiecie? Ja już wiedziałem, w którą stronę iść, ale jeszcze to zagrożenie było odczuwalne przez cały czas. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ci z was, którzy to przeżywaliście, czy przeżywacie, to wiecie, o czym ja mówię. Tutaj niby jest wszystko okej. Okay. Chodzisz w duchu, modlisz się na innych językach, uwielbiasz Boga, czytasz Pismo Święte. A gdzieś z tyłu ciągle słyszysz w ogóle, czy też słyszysz, nawet to nie to, że słyszysz, jakby odczuwasz, jakby coś stało za tobą, ale wiesz, ale jak będzie wyglądało twoje jutro. Ale wiesz, trzeba sobie poradzić z tym, trzeba sobie z dziećmi poradzić, trzeba sobie w tym poradzić, trzeba sobie w tym poradzić, trzeba jeszcze te sprawy załatwić, przecież to wszystko na ciebie naciska, to naciska tak, że gnie do przodu. Niby człowiek wie, że jest z nim Bóg, ale nie czuje się bezpieczny. Nie ma tego w swoich odczuciach. Dusza drży. Czy można tak żyć przez całe życie? Można, tylko to jest bardzo trudne życie. Są tacy chrześcijanie, co tak robią. Ja wiem, że oni tak robią. Przez całe życie wszystko w nich chodzi w środku, a oni ogłaszają w ogóle, bo mają taką metodę, tylko to oni to nazywają wyznaniem wiary, ja to nazywam zakrzykiwaniem rzeczywistości. Bo to nie jest wyznanie wiary, bo wiara to ma, wiara za wiarą to moc idzie. Za wiarą idzie moc. Jak nie w tej chwili, to za chwilę, ale idzie moc. Rozumiesz? Ale wszystko w nich chodzi w środku. Czuję się bezpieczny, czuję się bezpieczny, czuję się bezpieczny. Jestem bezpieczny, bardzo jestem bezpieczny. Ojejku, piórko spadło. Wiesz, o co chodzi? Nasz pies, on ma poczucie bezpieczeństwa z zewnątrz. To jest typowy przykład tego. Ja z tym psem idę, jak on idzie przy mnie, to jest wszystko dobrze. Jak odejdzie kawałek dalej i na przykład przeleci gołąb, no nie, ten pies podskakuje i biegnie do mnie. Zero wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Byłem jak ten pies kiedyś. Jak ten pies. Balkon, coś tam jakiś kawałek folii na balkonie komuś od wiatru puknął, a już było ciemno, a pies ma słaby wzrok. Rozumiecie, o co chodzi? Patrzy, już jest przy mnie. Ja mówię, ale pies. Ale bohaterski pies. Ale od razu taka myśl. W ogóle taki sam byłem. I myśl dalsza. Wielu chrześcijan takich jest. Do Pana biegnę, do Pana. Do Pana biegnę. Przy Pańskiej nodze bezpiecznie. Przy Pańskiej nodze. A może chodzi o to, żeby w ogóle nie myśleć w kategoriach takich, że potrzeba czegoś szczególnego, na przykład szybkiej modlitwy teraz. Ja muszę się szybko pomodlić, już się szybko modlą. Na przykład przychodzi jakieś niebezpieczeństwo. Ja nawet nie wiem, czy to jest modlitwa wtedy. Nie mam takiej władzy, żeby rozpoznać, czy to, co oni wypowiadają, to jest w ogóle modlitwa. Bo wiecie, jak jest z nami. Umysł nasz zapamiętuje te inne języki, które w ogóle, którymi się modlimy.
on je zapamiętuje, bo on jest sprytny. A potem potrafi je odtwarzać. Rozumiesz? On to umie zrobić. I człowiek cały się trzęsie i teraz modlitwa w innych językach wchodzi w grę. Przecież w ogóle wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? Całym sobą, lękiem emanujesz od A do Z i ty teraz innymi językami się modlisz. Ja nie wiem, co to jest. Rozumiesz? Psychologia nazywa to wyparciem. Coś wypierasz. Czego ty się boisz? A w ogóle inaczej, tam czego? Dlaczego ty się boisz? Bo czego to jest? Ale dlaczego ty się boisz? Dlaczego ty nie masz poczucia bezpieczeństwa? Dlaczego ty nie uważasz, że Bóg jest z tobą w tej sytuacji? Czemu nie jesteś tego pewny? Czemu nie jesteś pewny, że zna każdą twoją myśl i każdą myśl ludzi zaangażowanych w ten problem? Zna każdy koncept diabelski, każde posunięcie demoniczne. Czemu w to nie wierzysz? Czemu ty nie wierzysz w to, że w tej sytuacji jesteś, podkreślam grubą kreską, jesteś zabezpieczony? Zabezpieczony. Zabezpieczony. Czemu ty w to nie wierzysz? Ja wierzę w zabezpieczenie. Ja wierzę w wszechobecność. Wierzę we wszechwiedzę Jego. Jest taki gatunek ludzi oczywiście, którzy wybaczają to, co ja teraz mówię i na przykład nic nie wiedzą i nic nie robią z tym i mówią, Bóg wie. Jest taki gatunek chrześcijan, takich dziwaków. Ja nie muszę wiedzieć, Bóg wie. Nie. No widzisz, Boga tu nie ma fizycznie, oprócz tego, że ty jesteś tym fizycznym Bogiem. Rozumiesz? Więc teraz ty musisz wierzyć, że On wie i to ma przeniknąć do twojego umysłu. Bo ty musisz zadziałać teraz. Na tym polega ta wiara. Jeszcze przed ponad rok po moim nawróceniu moje poczucie bezpieczeństwa było w ruinie. Ale od początku ja nie próżnowałem. Ja w ogóle nie zgadzałem się z tym, że ono w takim stanie jest. Zbierałem materiał dowodowy na bezpieczeństwo w Bogu. Ty musisz mieć taki materiał dowodowy. Ty musisz mieć oparcie. Ty musisz na czymś się oprzeć. Ja wyszukiwałem z Biblii wszystkie fragmenty o ochronie, zabezpieczeniu, zaopatrzeniu, umocnieniu, uzdrowieniu, sile i tak dalej. Ja wszystko z Biblii to wyciągałem. Wiecie, ja na początku tej mojej drogi to nie brałem Pisma Świętego, jak wielu ludzi dzisiaj w ogóle bierze Pismo Święte i wyciąga z nich takie objawienia, które na przykład dotyczą narodów, państw, różnych rzeczy, jakieś przychodzą, słuchaj, a ta wielka przetecznica to jest Unia Europejska, czy to nie jest Unia Europejska? Ja mówię, ale jakie to ma znaczenie dla ciebie w tym momencie? Powiedz, jak ty się trzęsiesz przed drobnymi problemami dnia codziennego. Co cię obchodzi, czy ta wielka przetecznica to jest humanizm, czy Unia Europejska, czy te 7 gwiazd to jest te flagi tutaj w ogóle europejskiej, czy nie? Co cię to obchodzi wszystko? Nie dłub się w tym. Wyciągnij z Pisma Świętego wszystko, na czym będziesz mógł zbudować poczucie bezpieczeństwa w Chrystusie. Że jesteś mocny, silny, zabezpieczony. Zbuduj, miej materiał dowodowy, zbuduj to sobie. Ja to sobie zbudowałem. Wypisywałem, uczyłem się tego na pamięć, wyznawałem to później. Rozumiecie? Jak trafił mi się w ręce pierwszy mój telefon komórkowy z dyktafonem, to ja nagrywałem te rzeczy, potem ich odsłuchiwałem. Jestem mocny w Chrystusie, jestem silny, jestem taki, jestem. Ja tego słuchałem później. Nagrywałem i słuchałem. Co to powodowało? Budowanie mojej wiary w bezpieczeństwo. Ja zbudowałem wiarę w bezpieczeństwo.
Oparłem się na Bożych obietnicach. Zbudowałem wiarę w bezpieczeństwo. Gdziekolwiek pójdę, On jest ze mną. Cokolwiek się dzieje, On wszystko wie o tym, co się dzieje w mojej duszy i w duszach ludzi wokół, że On to wszystko wie. A to jest mój Pan, to jest mój Bóg, to jest mój przyjaciel, to jest ktoś, kto jest ze mną zjednoczony. Kurczę, On to wszystko wie. Jestem zupełnie bezpieczny. On mnie zaopatruje w każdej z tych dziedzin. Ja nie wiem nawet, w których mam być zaopatrzony jeszcze. A już jestem zaopatrywany. Jestem zaopatrywany. Mniej więcej w połowie 2002 roku zaczęło się we mnie takie głębokie przeświadczenie, że na pewno Bóg mnie nie odrzuci. Rozumiecie? To się we mnie zrodziło. Ja byłem pod wpływem silnych, religijnych kłamstw. Ale ja tak mocno zacząłem się opierać na prawdach Bożych, że wiara, która we mnie powstała, ona jasno do mnie zaczęła mówić. Bóg ciebie nigdy nie odrzuci. Dzisiaj wielu ludzi, których nauczam, ma doktrynę prawidłową, że Bóg ich nigdy nie odrzuci. To jest prawda. To jest prawda. Wiecie, a w jednym z odcinków tych Gwiezdnych Wojen jest taki motyw, jak jest taka prastara świątynia Jedi. I tam jest drzewo pradawne, w którym są księgi z mądrościami Jedi. I jest tam człowiek, który to chroni. I pojawia się już nieżyjący w obecnym świecie fizycznym mędrzec Yoda i spuszcza piorun na to drzewo. I to drzewo się pali i te święte księgi się palą. I ten mistrz, ten Obi-Wan Kenobi, on stoi, w ogóle patrzy się, mówi: święte drzewo, święte księgi. A Yoda tupie. Co mówi? Dużo mądrości w nich jest, co? Czytało się. Mądrość się czytało. I ta mądrość mądrością jest. Ale mówi w niej i mówi o takiej młodej dziewczynie, która przeżywa te rzeczy, no nie? Mówi, ale w niej bez czytania tych ksiąg moc się przejawia. Bo ona głęboko w sercu ją ma. Rozumiesz? Spalił drzewo i spalił księgi. Czemu? Bo jego uczeń za bardzo opierał się jedynie na tym, że posiada prawidłową doktrynę. Ona była dobra. Prawidłową doktryną jest, że Bóg cię nigdy nie opuści. Ale rodzi się teraz moje pytanie, jak masz to wyćwiczone w sytuacjach kryzysowych w życiu? Jak to się przejawia w twojej duszy? Bo w mojej duszy, kiedy przychodzą kryzysy, rozumiecie, to ja mam po prostu dalej te same ptaszki. Dalej to samo we mnie lata. Dalej robię te swoje głupoty. Rozumiecie? Dalej śpiewam swoje piosenki po angielsku. Cały czas tak samo. Opowiadam dowcipy, które nikogo nie śmieszą. Tylko mnie. Ostatnio idziemy za Gatą. W ogóle stoimy w ogóle w windzie. Stoimy w windzie z takimi torbami. No nie? Ja mówię... Ona zmęczona w ogóle drogą. W ogóle nie. Ja stoję z tymi torbami i ja mówię... Wyglądamy jak... Co ja powiedziałem? A... Mówię, wyglądamy jak osadnicy. Moglibyśmy zbudować tu osadę. Ja to powiedziałem w tej windzie. Ja się tak zacząłem śmiać. I chodziłem, idę z tymi torbami w ogóle i wyobrażam sobie w ogóle, że jesteśmy w miejscu, gdzie my budujemy osadę od początku. Nie ma nikogo. Totalnie pusty teren i my tych gratów mamy w sobie, przy sobie tyle, że możemy tu zbudować w ogóle osadę. Mamy tu wszystko. Wszystko tutaj jest, rozumiesz? Każdy element w ogóle mam, wiesz o co chodzi, no nie? Mnie to tak rozbawiło, w ogóle Agata zmęczona drogą idzie, wiesz, a ja się śmieję, bo ja mam to w środku. Ja mam naprawdę w środku tą wizję teraz, że ja tą osadę buduję. To się powiedzieć, co,
co ty masz w środku? Ja mówię, no takie coś mam w środku właśnie. Czemu? Bo ja się czuję absolutnie bezpieczny. Ja nie mam w głowie niczego, co mi przeszkadza w takich bajkach. Ja sobie bajki wyświetlam. Wiesz, o co mi chodzi? Mnie stać na to. W ogóle mnie na to stać. Mogę sobie bajki wyświetlać. Nie mam głowy przepełnionej w ogóle żadną formą problemu. Bo jestem bezpieczny w Bogu. Bezpieczny w Bogu. Przeżywam to bezpieczeństwo. Właśnie dlatego, że się dowiedziałem, że taki jest. Wszechobecny, wszystko wiedzący, zupełnie wystarczający. Od tej pory, kiedy ja w tym 2002 roku zrozumiałem, że On mnie nigdy nie odrzuci, to od tej pory z mniejszą, większą częstotliwością miałem w swojej głowie myśli o tym, że Bóg nigdy nie, On w żadnym wypadku nie zawiedzie. Myślałem sobie o tym coraz więcej. Rozważałem te rzeczy. Mówię, ale numer. To znaczy w ogóle nigdy, nigdy. Okej. Zbudowałem swoje zaufanie do Niego. Ja mam dzisiaj zaufanie do Boga. Ja mam czasami wrażenie, że wielu chrześcijan to... Nie mówię, że nie ufa Bogu. W żadnym wypadku. Tylko ja się pytam, na jakim pułapie, ile ty temu Bogu ufasz? Ile w ogóle? Ile? Dokąd? No ufam, że umarł za moje grzechy. Halleluja. No ufam, że już mnie nie zostawię, nie opuści, pójdę do nieba. Halleluja. No dobra, ale życie jest pełne różnych problematycznych sytuacji. Rozumiecie? Zauważyliście, że to one spędzają nam sens powiek. To te rzeczy... Problemy rodzinne, problemy w społeczeństwie, problemy w służbie, prześladowania, hejty. To jest wszystko, to jest codzienne piekło nasze. Różne reakcje złe ludzi. Odrzucają nas, nie chcą nas, nie lubią, kłamią. No okej, ale... A co to ma ze mną wspólnego? A dlaczego ja w tym wszystkim nie mam czuć się bezpiecznie? A co temu wszystkiemu do mojego wewnętrznego stanu? To ze mną jest Bóg. To Bóg doskonale wie, o czym ja myślę. Bóg to zna. To On mnie zabezpiecza. Potem już poszło łatwo. Musiałem tylko przez cały czas ładować się informacją, rozmyślać o informacji, wyznawać informacje. Poszło łatwo. Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejszą potrzebą człowieka, rozumiecie? Nie masz nic bardziej potrzebnego tutaj na ziemi, jeżeli chodzi o przeżywanie. Musisz czuć się bezpieczny. Wtedy będziesz konstruktywnie myślał, konstruktywnie sądził. Będziesz też prawidłowo wypoczywał. Będziesz też wchodził na luzie w relacje różne. Nie będziesz w ogóle... Patrz, ja na przykład nie jestem zamknięty na człowieka. Wchodzę sobie w różne reakcje z ludźmi. Teraz z różnymi ludźmi. Z ludźmi fajnymi i niefajnymi. Z ludźmi, którzy są wobec mnie szczerzy i którzy są nieszczerzy. W ogóle z różnymi ludźmi sobie wchodzę. Bo ja się nie boję z nimi wejść w interakcję. Co z tego, że ja wejdę w interakcję z kłamczuchem? O, on cię oszuka. Ja mówię, no to co, że mnie oszuka? Przecież to jest jego problem, nie mój. Że to jest jego problem, że on mnie oszuka. Jak to? To nie boisz się, że on cię wprowadzi w błąd? Ja mówię, no ale dobra, on mnie wprowadzi w błąd. Ja w ogóle robię nawet takie założenie, że on mnie w błąd prowadzi. Ale przecież jest ze mną ustawicznie Bóg, który mnie ustawicznie zaopatruje. No to ja nie rozumiem, o co chodzi. No to on mnie wprowadzi w błąd, a Bóg, który jest ze mną, wyprowadzi mnie z tego błędu. Więcej jeszcze na tym zyskam. Będę miał jakieś doświadczenie, jakąś komunikację. Ja na tym gnoju coś posieję. Więc nie rozumiem, czemu miałbym unikać szubrawców w swoim życiu. Ja nie rozumiem dlaczego. Co to w ogóle z tymi szubrawcami, że tak wszyscy się ich obawiają, chrześcijanie? O, szubrawcy. Ja mówię, no, będzie ciekawie. Co ty taki jesteś, jakiś zaszufladkowany? Weź się trochę, poszerz się trochę.
Czemu chcesz być tylko w gronie ludzi miłych, sympatycznych? A może ty się czujesz niebezpiecznie? A może ty w ludziach szukasz bezpieczeństwa? A może ty dlatego chcesz być wśród tych miłych i sympatycznych ludzi, bo ty nie czujesz się bezpiecznie. I ty myślisz, że jak się otoczysz tymi fajnymi ludźmi, to ty będziesz się czuł bezpiecznie. Figa z makiem. Nie będziesz się czuł bezpiecznie. Człowiek, który ma chore stawy, to na najlepszym materacu na świecie się nie wyśpi. Rozumiesz? Bo ma chore stawy. Kiedyś, jak udawałem świra w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, jeszcze przed nawróceniem moim, takiego kolegę tam miałem. Bogaty człowiek, zamożny taki, pan inżynier w ogóle. I tak sobie po tej terapii dziennej z nim stałem, rozmawiam sobie, mówię, gdzie tam, mówię, na wakacje jedziesz gdzieś tam. On mówi, wiesz co tam, mówi, chyba pojadę do Krakowa na parę dni. I tak poprzez chwilę takie milczenie mówi, ale co z tego, że ja pojadę do Krakowa, jak i tak będę tam ja. Rozumiecie? Facet naprawdę miał siebie dość. On wiedział, taki był bardzo szczery, że w głowie ma takie Kongo, że co z tego, że on pojedzie na wczasy. Jego stać było na wczasy. Jeździł dobrym samochodem, miał dużo kasy. W ogóle facet był inżynierem i wiecie, co robił? Dla Warszawy, to ciekawe, on lampy projektował takie przy ulicach. On miał w ogóle naprawdę kupę kasy. Miał wyłączność, jak to się nazywa, patentową na pewne kształty lamp, w ogóle naprawdę. Ja też go pytałem, mówię, a dlaczego ty tutaj, bo jakieś tam, wiesz, jedne studia, drugie studia, a on mówi, człowieku, no nie wiesz, co ja mam w głowie. Oni tak naprawdę, ta cała grupa, bo oni wiedzieli, że ja udaję, oni mi wszyscy zazdrościli. A ja nie nawrócony, rozumiecie, o co chodzi, głowa poprana, ale ja miałem i tak lepiej niż oni, bo oni naprawdę mieli ciężko. Gdziekolwiek się pojawił ten człowiek, to i tak, mówi, i tak ja będę. Ja mówię, no rzeczywiście, ja do dzisiaj to pamiętam. Co z tego, że ty otoczysz się ludźmi, którzy będą spokojni, mili, sympatyczni, jak ty w środku będziesz miał i tak lęk, niezadowolenie. Ty wszędzie, człowieku, żebyś miał jeść codziennie kanapki z kawiorem, to jak w środku nie masz poczucia bezpieczeństwa, rozumiesz, to ci kulki będą źle się układały na tym kawiorze. Zawsze będziesz miał pretensje do tego, a to ta powinna być tu, a to ta tutaj. Rozumiesz, a jak jesteś obsesyjny, to będziesz je liczył. Będziesz jadł, będziecie stać na kawior, będziesz jadł kanapki z kawiorem, ale będziesz musiał policzyć kulki, bo jak nie policzysz tych pieprzonych kulek, to ci krakers nie będzie smakował. Rozumiesz? Bo cię demony obsesji będą ogarniać. To kulki na kawiorze będziesz musiał liczyć. Przecież ja wiem, że tak jest. Ale kiedy masz wewnętrzny spokój, to ty, człowieku, ty jesteś wyluzowany. Zawsze jesteś wyluzowany. Kryzysy, trudne sytuacje, to wiesz, Bóg jest ze mną w kryzysie, Bóg jest ze mną na wojnie, Bóg jest ze mną w czasie pokoju, Bóg dzisiaj ze mną idzie na basen. Rozumiesz, o co chodzi? O, mam jakąś sytuację, o, Bóg przecież o niej wie. Ojejku, zanim ja wiedziałem, on już wiedział. Boże, porozmawiajmy o tej sprawie, ale z twojego punktu widzenia bym chciał. Bo wiem, że o tym wiesz. Wiesz w ogóle, jak ja się czuję, więc nie będę ci opowiadał, nie będę łkał przed tobą, tylko w ogóle, bo ty doskonale o tym wiesz. Boże, to z twojego punktu widzenia. Ty mi pokaż, jak ty mnie zaopatrzysz w tej sytuacji. Ja bym chciał tą rzecz wiedzieć. Co mam tutaj, Boże, zrobić, który guzik nacisnąć, żebym ja wiedział w ogóle, jak tego zaopatrzenia z twojego korzystać. I co? I będę sobie dalej leżał, tak? I machał palcami u nóg sobie. To jest poczucie bezpieczeństwa. Nie można tego wyprzeć. Nie można powiedzieć, poradzę sobie bez tego. Nie wolno ci zaniechać drogi, której końcem jest kompletne poczucie bezpieczeństwa. Musisz zbudować wiarę. Musisz być przekonany wewnętrznie o tym, o czym ja teraz mówię.
Wyciągaj z Pisma Świętego informacje na ten temat. Nie wyciągaj dziwnych rzeczy. Zostaw te wszystkie dziwne rzeczy. Słuchajcie, naprawdę, bez sensu. Ludzie w ogóle uciekają w jakieś takie schematy w ogóle globalnych proroctw, takie w ogóle, wiesz, o co chodzi. Wszystko jest ważne. Tylko najważniejsze są rzeczy, które są najbliżej nas. One nas dotyczą. Najbliżej nas. Najpierw nasze podwórko. Najpierw nasze podwórko. Wiesz, o co chodzi? Co ja będę myślał w tej chwili, jak tu zewangelizować człowieku, na przykład, nie wiem, Ulan Bator. Rozumiesz? Jakąś tam Mongolię. Co ja wiem o Mongolii? Na pewno Mongolia potrzebuje Chrystusa. Alleluja. Rozumiesz? Ale ja w ogóle mam tu poletko jakieś, tak? Tam, co ja się będę zastanawiał nad Mongolią? Ja widzę, gdzie mnie prowadzi Bóg. Ale czemu? Bo ja się czuję bezpieczny. Rozumiesz? I teraz ja nie zacząłem czuć się bezpieczny teraz, kiedy posiadam taką wiedzę, kiedy mogę mam przyjaciół, kiedy mogę się opierać na różnych ludziach. To nie teraz się stało, to wszystko przyszło w wyniku tego. To było lata temu. To było 19 lat temu, kiedy to zaczęło się dziać, kiedy ja w ogóle o rzeczach, o których wiem teraz, to nie wiedziałem w ogóle 5%. Ja nie znałem ludzi, z którymi się będę mógł przyjaźnić, na których będę mógł się opierać, którzy będą ze mną budować zespół, gdzie będziemy mogli stać do siebie plecami, kurczę, i przeciwstawiać się diabłu. Ja nie miałem pojęcia o tych rzeczach. One dopiero przyszły w wyniku moich tamtejszych działań. To w wyniku przyszło. Kościoły się pojawiły w wyniku, służba w wyniku, to wtedy się pojawiło. W wyniku tamtych rzeczy, a nie. Dzisiaj wielokrotnie ludzie mówią, no tak, bo ty jesteś w tym miejscu, a nie w innym. No tak, dziś jestem w tym miejscu, a nie w innym i mogę ci o tym opowiadać, ale wtedy tego nie było. Wtedy to było jedno wielkie Kongo wokół mnie. Rozumiesz? To było czytanie Pisma Świętego, zamykanie Pisma Świętego, otwieranie gazety pornograficznej, onanizowanie się, potem znowu szybko czytanie Pisma Świętego z potępieniem. Bo przed onanizowaniem było bez potępienia, po onanizowaniu z potępieniem. Takie były różnice w czytaniu Pisma. Rozumiesz? Ktoś powiedział, wow. I wtedy zacząłem wydobywać z Pisma prawdy, o którym dzisiaj mówię. Wydobądźcie je, wydobądźcie te obietnice. Stańcie na nich, zbudujcie wiarę w oparciu o nie. Może ci to zajmie trochę czasu. Miesiąc, dwa, może pół roku, ja nie wiem. Rób swoje, rozumiesz? I buduj wiarę. Tak, że jak się obudzisz rano, to żeby w środku były te ptaszki. Żebyś był jak dziecko, co chodzi w ogóle, wiesz, sobie, gdzie wchodzę, tutaj Debora stoi, w ogóle patrzę się na Deborę, ona się na mnie patrzy. W ogóle, wiesz, czapkę się podnosi, czapkę, ja też podnoszę czapkę i mówię, że też mam problem, bo mnie tam uciska, uwiera. Pochwaliła mi się pingwinem, ja jej się pochwaliłem znaczkiem Hilfingera. Rozumiesz, o co chodzi? Taką relację nawiązaliśmy i naprawdę głęboko to przeżywałem. Byłem zupełnie wolny do tego. Tylko te rzeczy we mnie były. Kiedy ją zobaczyłem, była tylko moja relacja z nią, tylko i wyłącznie. Był cały mój świat w tym momencie. Taka wolność wewnętrzna, rozumiecie, o co chodzi? Nie towarzyszyły temu różnego, jakieś tam ludziki poboczne, które stoją przed ciebie i wiesz, o tym pomyśl, o tym pomyśl, o tym pomyśl, a to, a tamto. Nie, 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 nie. Ja naprawdę mam słodki sen. Ja się budzę tylko na siku. Rozumiecie? Spokój wewnętrzny. Poczucie bezpieczeństwa. Nie ma pędu myślowego. Nie ma zastanawiania się, jakie będzie jutro. Ja wiem, jakie będzie jutro. Lepsze niż dzisiaj. Takie będzie jutro, ale numer. A pojutrze jeszcze lepsze. Ale ani jutro, ani pojutrze nie może mi spędzić z powiek snu dzisiejszego dnia. Nie może mi przeszkodzić w przeżyciu dzisiejszego dnia cudownie.
To jest poczucie bezpieczeństwa. Do końca moich dni będzie mi tylko lepiej. Nigdy się nie potknę, nigdy się nie zawiruję w życiu. Jestem pewny tego. Rozumiecie? Budujcie to. To nie jest pycha tak mieć w środku. To jest błogosławieństwo tak mieć w środku. Błogosławieństwo. I uważam, że to jest możliwe dla każdego z nas. I nie potrzebujemy do tego niczego więcej. Macie Ducha Świętego, macie Pismo Święte, stwórzcie listę, na podstawie której zbudujecie wiarę w bezpieczeństwo w Chrystusie Jezusie. Myślcie o tym, przesyćcie się tym, rozpatrujcie Boga, który jest wszechobecny, wszystko wiedzący i zupełnie wystarczający. Módlcie się do takiego Boga. Powiedz: Boże, który jesteś wszechobecny, wszystko wiedzący i zupełnie wystarczający, modlę się do Ciebie. Ja do Ciebie się modlę, Boże. Ja do Ciebie się modlę właśnie, Boże. Na Ciebie kieruję mój wzrok. Tobie śpiewam, przed Tobą tańczę. Chcę przeżywać Cię jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Rozumiesz? Patrz głęboko. Tak jak dziś mówiłem podczas spotkania, głęboko. Patrz w źródło, w środek, nie na zewnątrz, nie na zewnątrz. Nie na zewnątrz. Zawsze na początku ludzie chcą czegoś z zewnątrz. A tam jest źródło. To tam w ogóle zobaczysz, że On w ogóle jest wszechobecny. Że jest wszechwiedzący. To tam zobaczysz źródło zaopatrzenia, że tam, że nic nie może Cię zaskoczyć. Nic. To są proste rzeczy, o których wam mówię, ale taka jest moja droga, którą przechodziłem. I ja wiem, że każdy ma swoją drogę, nie? Ale kiedy to na początku nastąpiło mojego nawrócenia, to potem to kształtowało resztę. Bo jak tego nie ma, nie ma poczucia bezpieczeństwa. Jeśli ty inną drogą uzyskasz poczucie bezpieczeństwa w Bogu, to jest twoja rzecz. Ja ci pokazuję, jak to się stało w moim życiu. I to nie na zasadach takich, że coś pstryknęło, tylko ja uwierzyłem właśnie w te prawdy. Dla mnie uwierzenie w te trzy aspekty Boga spowodowało, że moje poczucie bezpieczeństwa zaczęło mieć podwalinę, realną podwalinę. Jak będzie u Ciebie, ja nie wiem. Natomiast jeżeli chcesz, to skorzystaj z tego, co się stało w moim życiu. Bo to jest uniwersalna rzecz też. To sobie można na swój sposób przeżywać, natomiast tak czy inaczej każdy i tak musi dojść do pewnych wniosków. Musisz czuć się bezpieczny. Ja podkreślam słowo czuć. Nie wiedzieć, że jesteś bezpieczny. To jest za mało wiedzieć. Rozumiesz? Za mało. Bo ty już wiesz. Każdego tu w kościele czy w zespole się zapytasz, w ogóle wiesz, że jesteś bezpieczny w Chrystusie? Alleluja. Amen. Wiesz, że nie utracisz zbawienia? Alleluja, nie utracę. Amen. Rozumiesz? Ale to jest dogmat. Prawdziwy. Tylko teraz musisz zacząć przeżywać ten dogmat. Żeby go przeżywać, zacznij, moja propozycja, skupiać się na tych trzech elementach. Wszechobecny, wszechwiedzący, zupełnie wystarczający. Wyciągnij z Pisma wszystko na ten temat. Zapisz. Obsłuchaj się w tym. Daj sobie pewien okres czasu, w którym w ogóle te rzeczy przemielisz w sobie. Zobaczcie, jak to działa. Choćby przez najbliższy tydzień rozważaj tylko te rzeczy, a zobaczysz już efekty z dzisiejszą wiedzą, którą posiadasz, to już po tygodniu powinieneś efekty widzieć. Już twój umysł powinien zrobić krok do przodu. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas. Dziękujemy Ci, że Twój Święty Duch mówi do nas, że pokazujesz nam mechanizmy duchowe, że wskazujesz nam, jak mamy żyć. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twoją dobroć. Ojcze, ja modlę się, żeby każdy z nas głęboko przeżywał poczucie bezpieczeństwa, które mamy,
które mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Duchu Święty, pomóż nam przejść przez każdą zawiłość naszej duszy, aby każdy z nas miał te głębokie poczucie bezpieczeństwa, oparte na tym, że jesteś bez przerwy z nami, że jesteś wszechobecnym Bogiem, że jesteś Bogiem, który wszystko wie o nas i wszystko wie o środowisku wokół nas, że mamy do tego dostęp, że jesteś Bogiem, który zupełnie nam wystarcza, że zaopatrujesz nas w każdej dziedzinie, w której potrzebujemy zaopatrzenia, że nie ma dziedziny, w której jesteś nieobecny. Ojcze, modlę się o to. Amen.